kurde, naprawdę zaczynam... Mam ochotę, kurde, wyłączyć tę stronkę i iść w pizdu stąd, nie? A ile masz subów? Jaki twój nick? Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Clever Bota. Ostatni odcinek, tak jak widziałem po statystykach i mniej więcej jak on się prezentował, wam się spodobał, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek również wam się spodoba, że zostanie on w ciekawy sposób poprowadzony, no i mam nadzieję, że uśmiech na waszych twarzach oczywiście się również pojawi. Dzisiaj nie mam zamiaru skupiać się na innych twórcach, dzisiaj porozmawiamy sobie stricte o mnie. Z Clever Botem, no zobaczymy, czy będę miał znowu do czynienia z totalnym debilem, z totalną idiotką, że tak powiem, osobą wypraną z mózgu, z wodokłowiem w dupie. Tak więc, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do stronki. Dobra, na samym początku myślę, że będzie warto napisać dobry dzień, o. Bardzo dobry dzień. No oczywiście, że tak, no. To, że nagrywam odcinek, to oczywiście, że jest bardzo dobry dzień. Przy okazji bardzo fajnie tutaj mi się wyspało, więc no, mam nadzieję, że będzie to dobry dzień. Czy pozdrowisz moich widzów? Tak, o, widzicie, jak Cleverbot was pozdrawia. Bardzo fajnie. Już u mnie sobie zaplusowałaś, a lub zaplusowałaś. Jak masz na imię? Lux i jestem dziewczyną, a ja jestem youtuberem. Jesteś chłopakiem? Tak. O, w poprzednim odcinku się za dziewczynę podszywałem, jakby co? Kochasz mnie? No, nie bardzo. Ja też nie bardzo, bo jesteś robotem. Dobra, wezmę łyk wody, bo już się pustynia zaczyna. Mam bardzo ważne pytanie. Czy content, jaki obecnie nagrywam, się przyjmuje? Czy, kurde, ja jestem chłopakiem, no i już się zaczyna, kurde, już się zaczyna pierdolenie o Chopinie. Czy content, który nagrywam, jest spoko? Kurde, nie wierzę w to, że żaden youtuber ani nikt nie pytał o content, bo to jest jakieś takie popierdzielone. Dobra, to może inaczej się zapytam. Czy w tym roku uda mi się zdobyć 3000 widzów? Ja pierdzielę, no kurde, co za imbecyl, co za kurwa jebany imbecyl. Czy w tym roku zdobędę 3000 widzów? No to jestem starsza. Czy uda mi się dobić 3K? A mi nie, pa! No to wiem, że się nie uda, ale czy mi się uda? Ja pierdzielę, no kurde, ja nie wiem, no ja nie wiem, jak z nią porozmawiać. Słuchaj, czy znasz taką stronkę do wysyłania filmów? Nie wiem, YouTube się nazywa. Nie powiem. Czemu mi nie powiesz? Bo nie, ale ja chcę wiedzieć. A ja nie. No proszę, powiedz mi, czy znasz. A co mam ci powiedzieć? Czy znasz YouTube? Tak, nagrywam na nim. O, jaki twój nick? Nie pamiętam. Nagrywam na YouTubie i nie pamiętam swojego niku. To trzeba mieć naprawdę jakoś, kurde, nieźle nasrane we łbie w takim razie. No kurde, no o co tu chodzi? Co to za trollowanie mnie, no? A ile masz subów? A co cię to? Bardzo mnie to interesuje. Robię wojnę na subiksy i lubię krosiki. Ok, nie mam. Jak nie masz? A czego nie mam? No, kurde, ja pierdolę, co za troll. Ile masz subskryberów na kanale twoim? Nie mam subskrypcji. Jak nie masz? Kurde, aż mi pop... Mam. No to masz?
No to masz, czy nie masz? Ale co mam? Subskrybery. Nie. A czy? Jezu, chłopakiem. A czy uda mi się dobić 3000 subskryberów w tym roku? Tak czy nie? Dobra, jestem dziewczyną. No a ja chłopakiem. Kurwa, no jak chcę, jak to jest. No i co z tego? A kto pytał? Bardzo ważna osoba w tym świecie. Sam prezydent Duda. Czy prezydent Duda mnie ogląda? I nawzajem. Okej. Czy w tym roku się wybije na YouTubie? Nie, ja urodziłem się w epoce jaskiniowców. Czy w tym roku wybije się na YouTubie? Nie wiem. Do widzenia. Może inaczej ubiorę to w słowa. Nie, ja jestem dziewczyna, nara. O, naprawdę zaczynam, mam ochotę, kurde, wyłączyć tę stronkę i iść w pizdu stąd, nie? Czy uda mi się w tym roku spełnić moje marzenia? Nie jesteś chłopakiem. Czy moje marzenia w tym roku się spełnią? Czy masz marzenia? Tak. A czy w tym roku się one spełnią? No pierdolnij mnie tym piorunem! Okej. Czy w tym roku spełnię swoje marzenia? Tak! Yes! Czy to oznacza sukces na YouTubie? A masz tak na imię? Mam. Ładnie. No i to się kurde nazywa rozmowa. No to się nazywa rozmowa. A na sam koniec się spytam. Czy polecasz mój kanał? Nie, jestem chłopakiem. Czy poleciłabyś mój kanał na YouTubie? Mam i właśnie nagrywam odcinek. Ale to ja nagrywam odcinek. Jaki? No, z Cleverbota. Aha. Jesteś na odcinku. Czego? Cleverbota! O, super wiedzieć. Co powiesz do moich widzów kochanych? Tak, kochanie. Kochasz ich? Moich widzów. A jaki kanał? Na YouTubie. Przyjadę do ciebie. I co dostanę? To co chcesz. Koszyk M&M'sów? Ty wolisz koszykówkę, ja siatkówkę. No i tutaj się zdecydowanie różnimy. Czy kochasz moich widzów? Tak, a ty mnie. O kurde, widzicie widzowie, jesteście kochani tutaj przez... tak, kocham również ciebie. A ja ciebie bardzo. Jak masz na imię? Wiktoria. Widzicie? Wiktoria was tutaj kocha. Ja, jako że no jest ona botem, to przez taką botową miłość również ją kocham, bo ona kocha was, czyli moich tutaj widzów, odbiorców. A ja również kocham ją, bo ona kocha mój kanał. Ona sama powiedziała, że w tym roku mi się będzie powodzić. Tak więc skoro Wiktoria tak mówi, to jeżeli w tym roku nie uda mi się dobić do 3000 subów i miliona wyświetleń, to wtedy znajdę cię, Wiktoria. A zresztą w sumie zapytał się, a gdzie mieszkasz? A nie powiem. Czemu nie?
bo mnie nie kochasz. Jak to nie? Powiedziałeś tak, że cię kocham. A ja chłopakiem. Tak. Ile chcesz mieć ze mną dzieci? Oj, oj. A, to fajnie, a ja też. Gdzie mieszkasz? Muszę, wiecie, muszę... A w Warszawie. Okej. Moi drodzy, Wiktoria mieszka w Warszawie. W takim razie, jeżeli do końca tego roku nie uda nam się dobić do celu, to jedziemy do Warszawy i wystalkujemy Wiktorię. Bo kurde, tak być nie może. Tak być, koleżanko, nie może. Ja wam dziękuję za uwagę. Dzisiejszy odcinek był taki bardziej luźniejszy od poprzedniego. Taki możliwe, że trochę mniej w montaż będzie pokazany. Chociaż będę się starał oczywiście, żeby to jak najfajniej wyglądało. Ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. W następnym odcinku sobie znowu potrolujemy. Może tym razem kogoś innego na celownik weźmiemy. Dzisiaj chciałem tak bardziej o sobie pogadać, żeby dowiedzieć się, bo jeżeli Cleverbot mnie tutaj wciula zrobił, no to ja wiem, gdzie mieszkasz, tak więc szykuj się na wizytę krasnoludków, no i wielkiego Papa Smurfa, znaczy Papa Smurf to jest oczywiście Mr. Chomsky, a ja to jestem oczywiście boss tutaj tej ekipy, tak więc no... Szykuj się na wizytę Smurfów i no, Chomskiego. Nara, generalnie, no, siema.